Witam wszystkich zgromadzonych na tej sali i otwieram 39. sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeszu. Porządek posiedzenia. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z prac burmistrza w okresie między sesjami. Piąte, podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsze, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Drugie, zmieniająca uchwałę nr 31/162/2021 Rady Miejskiej w Międzyrzeszu z dnia 26 marca 2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzyrzeszu w 2021 roku. Trzecie, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów obrębie Gajnik, część północno-wschodnia. Czwarte, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Domaszków, gmina Międzyrzesie. I punkt szósty, zamknięcie sesji. Czy ktoś z pań i panów radnych ma jakieś inne propozycje co do proponowanego porządku posiedzenia? Jeżeli nie, to stwierdzam, że porządek posiedzenia jest przyjęty. Dzisiaj jesteśmy prawie w komplecie, brakuje tylko pana Artura Mędla, jest usprawiedliwiony, także kworum jest zachowane. Zamykam punkt pierwszy, przystępujemy do punktu drugiego, to już przedstawienie porządku obrad już się odbyło. W punkcie trzecim przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji, jak zwykle, znajduje się w biurze Rady, jak też jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy, kto chciał, mógł się zapoznać. I teraz zadaję pytanie, czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi co do treści tego protokołu? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednomyślnie. Punkt czwarty. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie między sesjami. Otrzymaliście państwo w materiałach sprawozdanie i czy ktoś z państwa ma jakieś pytania związane ze sprawozdaniem z prac burmistrza? Jeżeli nie ma, zamykam punkt czwarty. Przystępujemy do punktu piątego. Podjęcie uchwał w sprawach. Pierwszym projektem uchwały jest projekt dotyczący zmian w budżecie gminy na rok 2021. Pani Moniko, proszę. Szanowni państwo, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie wprowadza następujące zmiany. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 125 662 zł, w tym między innymi nagroda w kwocie 1400 zł dla sołectwa Długopole Górne za zajęcie drugiego miejsca w powiatowym konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. 17 120 to są dotacje z powiatu kłodzkiego w ramach konkursu na najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych. Dla siedmiu sołectw to jest Długopole Górne, Szklarnia, Międzylesie, Goworów, Roztoki, Rówanka i Domaszków. Zwiększenie o kwotę 13 300 z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne. Kolejna zmiana to 24 004 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie Poznaj Polskę. Z tytułu dochodów i opłat lokalnych kwota 68 338 zł. Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 228 373 zł 60 groszy. Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia o kwotę 10 000 na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 95 049 zł 60 groszy na bieżącą działalność gminy. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 66 tysięcy na zadanie rozbudowa z przedbudową budynku OSP w Długopolu Górnym, pierwszy etap.
W załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów pomniejsza się rozchody o kwotę 102 711,60 zł w tytułu umorzonej części pożyczki długoterminowej zaciągniętej na program dofinansowania do wymiany pieców. Projekt niniejszej ustawy został szczegółowo omówiony na wczorajszym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Dziękuję. Dziękuję. Tak jak pani Monika powiedziała, wczoraj na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej projekt uzyskał pozytywną opinię. Czy może są dzisiaj jakieś pytania? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 41 823 116 zł 9 groszy. W tym dochody bieżące 33 531 169 zł 95 groszy. Dochody majątkowe 8 291 900 46 zł 14 groszy. Paragraf drugi. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 42 915 328 zł 69 groszy. W tym wydatki bieżące 32 733 840 zł 74 groszy. Wydatki majątkowe 10 181 487 zł 95 groszy. Paragraf trzeci. Przychody budżetu w wysokości 904 420 zł, rozchody w wysokości 834 297 zł 40 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf czwarty. W uchwale nr 18/151/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 3 i 9 otrzymuje brzmienie odpowiednio jako załączniki nr 3 i 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Międzylesie. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kolejnym projektem uchwały jest projekt dotyczący zmiany uchwały nr 31/162/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 marca 2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bez zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie w 2021 roku. Pani Ewo, prosimy o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Projekt uchwały dotyczy zmiany w paragrafie 7 środków finansowych, jakie mają być zabezpieczone w budżecie miasta i gminy Międzylesie. Zgodnie z uchwałą z 26 marca tego roku, kwota, jaka została zabezpieczona na realizację zadań w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, była to kwota 22 tysiące, które na dzień dzisiejszy zostały w całości wydatkowane. W związku z tym jest projekt uchwały dotyczący zwiększenia tej kwoty do kwoty 32 tysiące zł, wydatkowane w następujący sposób. Kwota 20 tysięcy 50 zł na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt oraz kwota 11 950 zł na pozostałe zadania objęte programem. Dziękuję bardzo. Projekt był omawiany na wczorajszym posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Miejskiej i uzyskał pozytywną opinię. Czy dzisiaj ktoś ma jakieś pytania? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30
2021 zmieniająca uchwałę nr 31 przez 162 przez 2021 Rady Miejskiej w Międzylesie z dnia 26 marca 2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie w 2021 roku. Rada Miejska w Międzylesie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 31 przez 162 przez 2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie w 2021 roku zmienia się paragraf 7 załącznika do uchwały nr 31 przez 162 przez 2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 marca 2021, które otrzymuje brzmienie. Paragraf 7. Program realizowany będzie w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy Międzylesie na 2021 w wysokości 32 tysięcy zł. Środki te wydatkowane będą w następujący sposób. A. 20 050 zł na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku odławiania bezdomnych zwierząt. B. 11 950 na pozostałe zadania objęte programem. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierzchni burmistrzowi miasta i gminy Międzylesie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem treści proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kolejnym projektem uchwały jest projekt dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Obrębie Gajnik, część północno-wschodnia. Proszę. Proszę Państwa, projekt uchwały dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 3 hektary 34 ary. Z wnioskiem wystąpili właściciele wyżej wymienionych nieruchomości. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działki te posiadają oznaczenie 6R3, czyli tereny użytków rolnych, uprawy polowe. Natomiast studium z 2018 roku posiada symbol 1RM, czyli są to tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i usługi turystyki. Koszt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie po stronie właścicieli nieruchomości, a zmianę tą będzie prowadziła firma zdzierżeniowa. Dziękuję bardzo. Projekt ten był omawiany wczoraj na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej i uzyskał pozytywną opinię. Czy dzisiaj ktoś ma pytanie? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu dnia 30 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonego w obrębie Gajnik, część północno-wschodnia. Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po dokonaniu analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu i stopnia jego zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzylesie, zgodnie z artykułem 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gajnik, część północno-wschodnia, obejmująca działki numer ewidencyjnych gruntów 79/3, 79/4, 79/5, 79/6 i 79/7. Paragraf drugi. Granice obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w paragrafie pierwszym, wyznaczone zostały w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Przedmiotem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zakres określony w artykule 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Paragraf czwarty. Wykonanie niniejszej uchwały powierzy burmistrzowi miasta i gminy Międzylesie. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw?
Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejnym projektem uchwały jest projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu dla obszaru Prym Tomaszków, gmina Międzylesie. Pani Ewo. Ten projekt uchwały dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednej działki położonej w obrębie Tomaszków o powierzchni 2 hektary 39 arów. Z wnioskiem wystąpili właściciele nieruchomości i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta posiada symbol 4R7, czyli też to są tereny użytków rolnych, uprawy polowe. Natomiast studium nieruchomość posiada symbol 2M i są to tereny zabudowy mieszkaniowej. Zmianę planu zagospodarowania przestrzennego będzie robiła firma planistyczna z Wrocławia. Dziękuję bardzo. Również ten projekt był wczoraj omawiany na posiedzeniu wspólnej Komisji Rady Miejskiej i również uzyskał pozytywną opinię. Czy ktoś chce zadać jakieś pytanie? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu od dnia 30 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Tomaszków, gmina Międzylesie. Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po dokonaniu analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium zgodnie z artykułem 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Tomaszków, gmina Międzylesie. Paragraf drugi. Granice obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Tomaszków, gmina Międzylesie określa załącznik do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza burmistrzowi miasta i gminy Międzylesie. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Została przyjęta jednomyślnie. Na tym zakończyliśmy proces uchwałodawczy i w punkcie szóstym jest zamknięcie sesji, ale czy są jakieś pytania jeszcze? Jeżeli nie ma, to dziękuję wszystkim za przybycie, za uczestnictwo w sesji i zamykam 39. sesję Rady Miejskiej w Międzylesie. Na pewno spotkamy się w październiku.